Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego rozdziału mojej książki. Jest to książka o tytule Kobietopedia, której to autorem jest Marek Kotoński. W ostatnich dwóch audycjach przeczytałem wstęp rozłożony na dwie audycje. A w tej audycji zaraz zapoznają się Państwo z pierwszym rozdziałem. Ile czasu będę czytał, nie wiem, kiedy poczuję się niekomfortowo, kiedy poczuję się zmęczony, kiedy poczuję, że już nie wyrabiam, bo jak Państwo słyszą, troszkę mam chrypkę, to wtedy przerwę i sobie dokończymy innego dnia lekturę. Zaczynam więc czytać Kobietopedię. Rozdział pierwszy o tytule Chcesz poznać kobietę? Poznaj jej środowisko. Czytam. Żeby dokładnie zrozumieć kobietę, musimy poznać kilka faktów o środowisku, które ją ukształtowało. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba wychowana w totalnej patologii ma małą szansę na bycie uczciwym, zdrowym człowiekiem, a osoba wychowana w miłości, szacunku do siebie, by być nieludzką bestią. Nieliczne odstępstwa od normy się zdarzają, ale zbyt rzadko, by złamać tę regułę. Już w tym momencie niektórzy czytelnicy mogą się sprzeciwić, bo znają kogoś z dobrej rodziny, a ta osoba rozrabia. W swojej pracy z ludźmi spotkałem wiele takich osób, ale dobra rodzina była tylko sztucznie wykrowanym wizerunkiem dla otoczenia i niczym więcej. Na zewnątrz wszystko było pięknie i ładnie. A za zamkniętymi drzwiami rodzina ta była miejscem kaźni dla dzieci, pełnym terroru, znacznie gorszego niż prymitywne bicie. Była to przemoc psychiczna. Karą był brak miłości i ciepła, chłodna nienawiść, bezbrzeżna pogarda i brak akceptacji dla cech charakteru i talentów dziecka, wymuszanie na dziecku własnej wizji jego życia. Później mamy świetnie radzącego sobie w życiu prawnika czy lekarza, który jest narkomanem albo alkoholikiem, który upadla się, bo zawsze marzył, by być na przykład stolarzem, a musi zajmować się tym, do czego go zmuszono. Niestety, jego rodzice chcieli mieć dziecko, którym można się pochwalić, polepszyć sobie nim własną, zaniżoną samoocenę. Dlatego bardzo trudno ocenić z zewnątrz, co jest dobrą, a co złą rodziną. Widzimy tylko ubranie człowieka, jakim jeździ samochodem i gdzie mieszka, ale to tylko pozory. To, co ważne, jest dla nas ukryte. Jedynym przypadkiem, kiedy w miłości tworzy się bestia, to dość rzadkie przypadki psychopatii. Ale i psychopata, mający dobre wzorce oraz będący inteligentny, może przysłużyć się społeczeństwu, bo rozumie, że rozrabianie skończy się więzieniem i obniżeniem standardu życia. Poza tym nieznający lęku strażak, policjant czy chirurg może dokonać wielkich czynów. Tu troszeczkę zmieniłem zdanie, ale proszę pamiętać, że książka ta została wydana w 2015, a pisana w 2014, czyli 6 lat temu I na temat psychopatii przez te 6 lat sporo się dowiedziałem. Czytam dalej. Środowisko wpływa na człowieka kilkanaście lat i jest bardzo potężnym wpływem. Można go jednak ciężką, wieloletnią pracą nad sobą przezwyciężyć, zmienić. Problem w tym, że większość ludzi nie jest świadoma tego, że swój charakter, nawyki i wzorce działania można zmienić. Jeśli więc kilkanaście lat wychowania w nawiasie programowania w człowieku zachowań reakcji charakteru jest tak silne, to co mówić o milionach lat wpływu środowiska? To już po prostu wydaje się nie mieścić w głowie. A jaki wpływ na nas ludzkość i kobiety ma nasza ludzka historia olbrzymi, o czym zaraz sobie porozmawiamy. Najpierw poznajmy wiek ludzkości. Oczywiście są to tylko teorie, ale warto poznać główną, którą wklejam z Wikipedii. Małżeństwo paleontologów Louis Leakey i Mary Leakey w latach 60. XX wieku postawiło hipotezę, że przed około 1,9 miliona lat temu Homo habilis, czyli człowiek zręczny, dał początek gatunkowi Homo erectus, człowiek wyprostowany. Z którego mniej więcej 190 tysięcy lat temu wyewoluowali obecni ludzie. Oczywiście, teorie będą się zmieniać, ewoluować pod wpływem coraz lepszej technologii i kolejnych znalezisk. Niemniej już teraz można założyć, że podane okresy są bardzo długie, liczone bardziej w milionach niż w tysiącach lat, co oznacza, że bardzo mocno odcisnęły się w naszej naturze. Tak mocno, że w dzisiejszej cywilizacji nadal aktywne są instynkty, które nie przystają do obecnych warunków. Były dobre przez miliony lat, kiedy na jedzenie trzeba było polować, a teraz nas niszczą, ponieważ wystarczy pójść do sklepu i je kupić. Ale zanim mózg się do nowych warunków przystosuje, będzie musiało minąć bardzo dużo czasu, może nawet setki tysięcy lat. Głównie ten fakt jest przyczyną olbrzymiej liczby rozwodów, złamanych serc i nieudanych związków, że nie wspomnę o wynikającym z tych tragedii alkoholizmie, narkomanii, chorobach psychicznych i nędzy. Chyba każdy z nas zna starsze osoby. Nie potrafią one zmienić swoich starych nawyków, chociaż są już niepotrzebne, a często szkodliwe. Na przykład ludzie, którzy przeżyli wojnę i biedę, nawet będąc stosunkowo zamożni w późniejszym życiu, zbierają przedmioty, które mogą się przydać, robiąc ze swoich mieszkań cuchnącą graciarnię. I teraz porównajmy. Ktoś, kto 20 lat żył w biedzie, do końca życia, nie cierpiąc głodu ani niedostatku, nie potrafi zmienić nawyków i odruchów z czasów, kiedy ubogo żył. Weźmy przykład boksera czy dobrego zawodnika MMA. Żeby nie czuć bólu i mieć dostęp do potężnej motywacji i mocy, wychodząc na ring, musi wzbudzić sobie agresję. Jeśli jej nie wzbudzi, będzie podatniejszy na ciosy i słabszy. Tak więc lata wzbudzania w sobie agresji wytworzą silny nawyk agresji. Gdy taki zawodnik przechodzi do cudzysłowie cywila, Agresja nie jest mu już potrzebna, ale nawyk stale się uruchamia. I pojawia się problem. Jeśli wytworzysz nawyk, on sam nie zniknie, lub trzeba dużo czasu, by zniknął. Tak samo jest z paleniem papierosów, które paliłem kilkanaście lat. I co z tego, że wiedziałem, że czeka mnie tragiczny koniec? Co z tego, że chciałem rzucić palenie? Nadal paliłem, ponieważ nawyk był tak potężny, że dosłownie przejmował nade mną kontrolę. Kto palił bądź pali, doskonale rozumie te słowa. W końcu rzuciłem palenie, ale można uznać, że miałem rok z życiorysu. Taka jest potęga nawyku, który sami tworzymy, a gdy już potężnie go wzmocnimy, przejmuje nad nami kontrolę. 99% palaczy chce rzucić palenie, ale nie umie. Wola nic nie znaczy. Większość alkoholików, narkomanów i żarłoków też chce zerwać z niszczącym ich nałogiem, ale nic z tego. Chcę, w cudzysłowie, nie wystarczy. Niektórzy mają nawyk dubania w nosie, drapania się po pachwinie, a są i tacy, którzy wsadzają palec do tyłka i nie mogą nic z tym zrobić. Przepraszam, ale się chciałem roześmiać, dobre. No to mi się przypomina kolega z podstawówki, który notorycznie to robił jeszcze później te palce wąchał. widziałem to wielokrotnie, przepraszam, że przerwałem czy tam dalej. Silna wola to banał. Ludzie uważani za silnych psychicznie po prostu umieją się motywować, tworzyć przekonujące obrazy w głowie i wzbudzać określone emocje. Piszę ci o tym dlatego, ponieważ chciałbym, byś uświadomił sobie straszną i jednocześnie piękną sprawę. Nawyk. W nawiasie automatyzm, rządzi naszym życiem. Możemy stworzyć nawyk palenia, który nas zrujnuje, ale możemy też stworzyć nawyk spacerowania, uczenia się języków obcych, chodzenia na siłownię czy trenowania boksu, który serdecznie polecam. Kilkanaście lat nawyku tworzy dyktatora w naszym umyśle, który nami rządzi. Nieliczni są na tyle silni, by sobie z nim poradzić. Cała reszta cierpi albo udaje, że nic się nie stało. Całe życie spotykam ludzi, którzy wciskają mi kit o tym, że palenie im nie zaszkodzi, bo znają kogoś, w nawiasie wujka, kuzyna, sąsiada, który palił i dożył setki. Super, a ja czytałem o gościu, który je szklanki. Skoro on może, to i ty spróbuj. Na pewno ci się uda. Podobnie jak uda ci się być jak jakiś fenomen genetyczny. Jeśli chodzi o człowieka, mamy prawie 2 miliony lat zachowań. One nie znikną od tak nagle. Weszły w naszą psychikę, w układ nerwowy i genetykę tak mocno, że nie zmieni ich nic, oprócz podobnie długiego okresu, kiedy warunki będą skrajnie różne od prehistorycznych. Takie warunki mamy dopiero kilkadziesiąt lat. W nawiasie lodówki, pralki, ocieplane toalety, emerytury. Więc jeszcze długa droga przed nami. Kto wie, może milion lat. Co to oznacza dla mojego czytelnika, który chce zrozumieć kobietę? Ano to, że musimy poznać, co ją ukształtowało i co nadal na nią wpływa, doprowadzając do nieporozumień, wielkich cierpień i często też tragedii. Każdy z moich czytelników musiał być chociaż raz ofiarą tej spuścizny wieków, która go solidnie wybatorzyła, poprzez bolesne rozstanie z dziewczyną, rozwód, czasem bankructwo lub znacznie gorzej. Chcesz poznać zasady gry z kobietami? Ta książka ci je w prosty sposób wyjaśni. Wiemy, że poznanie przeszłości człowieka jest bardzo ważne. Tylko samobójca albo desperat będzie robił interesy z kimś, kto był wielokrotnie skazywany za oszustwa. Trudno też winić faceta o to, że nie chce się żenić i mieć dzieci z byłą zawodową prostytutką. Żydzi są dlatego najmądrzejszą rasą na ziemi, ponieważ dbają nie tylko o naukę swoich dzieci, w nawiasie oraz jest skutecznie straszą antysemityzmem, żeby trzymały się razem ze sobą przeciw gojom, czyli wszystkim nieżydom, którzy ich zdaniem nie są ludźmi i nie mają duszy. Zamknąć nawias. Ale dlatego, że aranżują małżeństwa. I tak, kobieta mająca w rodzinie chorobę psychiczną nie ma szans na dobre małżeństwo. Przeszłość ma olbrzymie znaczenie, a kto tego nie rozumie, staje się niewolnikiem. W nawiasie, już nie ciałem, ale znacznie gorzej, bo umysłem. Czyli dokończę, staje się niewolnikiem tego, który to rozumie. Tymczasem człowieka tworzy nie tylko społeczeństwo i otoczenie, doświadczenia życia, ale głównie jego prehistoria. Ona nadal w nas żyje oraz aktywnie przez nas oddziałuje na nasze życie, najczęściej je rujnując. Poznanie jej i zrozumienie jest najważniejszą rzeczą. Którą musimy poznać. Bez niej nie rozumiemy gry, w której bierzemy udział, więc możemy być wykorzystani, a znając życie, będziemy na pewno. Tę wiedzę można porównać do odkrycia istnienia bakterii. Jeśli tego nie wiedzieliśmy, jedliśmy brudnymi dłońmi, nie rozumiejąc, dlaczego chorujemy. Gdy dokonano tego odkrycia. Przez wiele lat ludzie je wyśmiewali, przepraszam, bo nie widzieli bakterii. A jak czegoś nie widać, to znaczy, że nie istnieje. Musiało minąć wiele czasu, by ludzie to przyjęli do wiadomości. Kto zrozumiał wcześniej, unikał ciężkich chorób, zatruć, a nawet śmierci. Kto nie chciał zrozumieć, albo był na tyle otępiały, że nie mógł tego zrozumieć, cierpiał. To, co napiszę, będzie tym samym, co opowiadanie dawno temu ludziom o tym, żeby po wypróżnieniu myli dłonie, zwłaszcza przed jedzeniem. Jedni nie uwierzą, drudzy wyśmieją, wyszydzą, kolejni agresywnie zareagują, bo kłóci im się to ze starą, nieaktualną i niezdrową wiedzą. Ich ojciec nie mył rąk po defekacji, dziad i pradziad także, więc oni też nie będą. Niestety, szlachetna wiara w tradycję nie jest szanowana przez mikroby, co kończy się różnie. Jest jednak grupa ludzi bystrych albo tak dotkliwie cierpiących, że nową wiedzę przyjmą, a przynajmniej odruchowo nie odrzucą. Nie muszą z niej skorzystać, wystarczy, że ona w nich będzie. Zapewniam Was, drodzy czytelnicy, że przyjdzie taki moment, gdy zostanie wykorzystana. To życiowa wiedza, a nie akademickie dysputy, powstała we łzach, rozpaczy, frustracji i cierpieniu mężczyzn, którzy przez lata opisywali mi zawsze to samo. Wszystkie historie zdrad, rozstań, i wykorzystania są tak naprawdę takie same. Różnią się tylko scenerią i strojami, ale mechanizmy są identyczne. Od lat pracuję z ludźmi, więc powtarzalność pewnych procesów była dla mnie szokująca. Zawsze sądziłem, że ludzkie historie są różne. Niestety, to tylko jedna z bajek, które podawano nam od dzieciństwa za prawdę. Schematyczność w sferze związków jest zatrważająca, ale jeśli ją znasz, masz przewagę i nie dasz się zniszczyć. Kto nie ma tej wiedzy, będzie dostawał zaskoczenia ciosy. A nie jeden zostanie znokautowany. To tylko kwestia czasu. Kto ją posiądzie, zrozumie zasady gry, w której bierzemy udział, oraz ma sporą szansę nie tylko mniej cierpieć, ale odczuwać coś niesamowitego, bo życie może być piękne jak bajka, pełne spełnienia i satysfakcji. Najpierw jednak trzeba zrozumieć, jak działać, a później wziąć się do roboty nad samym sobą. Samo działanie bez zrozumienia jest jak wściekłe walenie muchy o zamknięte okno. Żeby działać, trzeba mieć jasno nakreślony cel i w tej książce go Wam z przyjemnością ukażę. Nie będę Cię zarzucał naukową wiedzą, wykresami i tabelkami, by pokazać, że mam rację. Chcę, byś zrozumiał na chłopski rozum, bo tak naprawdę to są wszystko bardzo proste sprawy. Gdy zrozumiesz, Nigdy tej wiedzy już nie zapomnisz. Wielu twierdzi, że kobiety nie można zrozumieć. Można i z rozkoszą ci to, ci to udowodnię. Odsłońmy więc tę straszną, rzekomo niezgłębioną tajemnicę kobiecej psychiki. Szanowni Państwo, to jest koniec pierwszego rozdziału. I w kobietopedii, nie tylko w kobietopedii, pod koniec każdego rozdziału był zawsze kawał napisany. Przeczytam go Państwu. Dowcip. Kawał napisany i jakaś mądrość, jakiś cytat. Dlaczego kobiety tak kochają buty? Bo bez względu na to, ile kobieta przytyje, to buty i tak będą pasować. Mądrość. Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, nie trwałoby to tak długo. Marcel Achard, czy Achard, nie wiem jak to się czyta. Szanowni Państwo, to jest koniec części pierwszej. Starałem się dzisiaj odpowiedzieć na Państwa zarzuty. Że źle czytam i macie Państwo rację. Niemniej nigdy nie byłem lektorem. Umiem przemawiać, natomiast nigdy nie czytałem niczego, więc proszę mi dać trochę czasu, żebym to opanował. Dzisiaj robiłem już dłuższe pauzy, spokojnie to czytałem. Mam nadzieję, że jest lepiej, ale sam widzę, ile mi brakuje. Myślę jednak, że wystarczy to, co czytam Państwu, do tego. By wyrobić sobie jakiś pogląd na temat mojej książki, jednej z 17, chociażby z tego powodu, że hejterzy wszędzie umieszczali wpisy na temat kobietopedii, że jest to książka beznadziejna, głupia, no że kompletne kretynizmy, no i ogólnie żeby ich czytać, bo oni są mądrzy i dawać pieniądze, a tutaj kotońskiego absolutnie nie. Więc niech sobie Państwo sami wyrobią zdanie na temat tej książki, zamiast liczyć, że ktoś Państwu coś powie. Szanowni Państwo, przypominam, że książkę tę można kupić, tak jak i 16 innych książek, a także 4 nagrania plus jeden jakiś taki coaching, jak uderzyć kogoś w twarz, jeśli się człowiek bardzo boi. Można zakupić w moim sklepie internetowym strefasamca.pl Oczywiście pod audycją będzie link do e-booka w moim sklepie. Dziękuję za wysłuchanie, życzę Państwu z okazji Wielkanocy wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, no i oczywiście pieniążków, bo to najważniejsze. I trzymajcie się, żeby było dobrze po prostu. Z Panem Dobrym Bogiem, chłodną Bóg Dom. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.